Moi drodzy, tak się składa, że bawiłem w Poznaniu. I tak się też składa, że właśnie tutaj, tuż pod Poznaniem, bawi mój serdeczny kolega. No nie jest to kolega z wojska, gdyż ja nigdy w wojsku nie byłem. Nie wiem, czy on był, ale w każdym razie pomyślałem sobie, odwiedzę go. A co mi szkodzi? Super, że jesteś, naprawdę. Teraz zupełnie szczerze, żeby wszyscy dobrze mnie zrozumieli. Ja się bardzo cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie. Tęskniłem, ja tęskniłem. Mój drogi, ja się też niezwykle cieszę, bo widujemy się gdzieś tam w trajektorii tych naszych obrotów działań i jazdy, ale na planie to widzieliśmy się ho, 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 ho. I to chyba były tylko dwa razy. W Krakowie to było ostatni tak, raz. Tak, ostatni raz było w Krakowie rzeczywiście. A ponieważ ja pamiętam te czasy, jak my się poznaliśmy pierwszym razem i troszkę to życie, wiesz, twoje versus moje podróże być może mają wspólne mianowniki. Jak zobaczymy na życie medialno-telewizyjne, no jesteś jedynym szefem kuchni, który zarazem jest popularyzatorem tejże kuchni i telewizyjnym szefem, tak długo. Mój drogi, a ty jesteś dłużej. Ja jestem dłużej, ja nie jestem szefem, ja jestem tylko popularyzatorem, ale zobacz, no tak naprawdę jak spojrzeć w tył, to jesteśmy pewnego rodzaju pionierami, mój drogi. Tak jest. No to teraz o tym szefie, Robert. O tym szefie. Czy ciebie nie korciło kiedyś, kiedykolwiek, by zostać kucharzem, wiesz, żeby pójść, nie wiem, do cechu, zrobić sobie jakiś warsztat wcześniej, nie wiem, jak zaczynałeś. Skąd się to wzięło, że te kulinaria w twoim życiu odgrywają aż tak fundamentalną rolę? Ja mam wrażenie, że ty masz w genach to zapisane. Czy ty w ogóle chciałeś być kimś innym? Nie chciałem być kimś innym. Najpierw byśmy sobie musieli odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem. No. Ja też nie mam precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. No, w kontekście tego, przy czym dzisiaj tutaj... Ja będę gotował dla ciebie śniadanko, prawda? To jestem dziennikarzem kulinarnym, popularyzatorem kuchni, natomiast... Ale to jest, mnie są ogólne rzeczy. Najbardziej historia interesuje. O właśnie, jednak. Z tym cię wszyscy kojarzą. Natomiast kiedy studiowałem już tę historię, to wiedziałem doskonale, że nie będę się zajmował tym, czym wówczas można było po historii się zajmować, gdyż można było albo uczyć w szkole, albo pracować w archiwum. Ja mam uczulenie na kurz. Ja też. Na nadmiar dzieci też mam uczulenie. No więc, a że zawsze kulinaria wydawały mi się czymś istotnym, no więc uświadomiłem sobie fakt, który nie każdy sobie uświadamia, że kulinaria nie ma kuchni bez historii, nie ma historii bez kuchni. To jest piękna opowieść, najlepsza opowieść o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę dzisiaj, popularyzować, tak jak ładnie mówisz, kuchnię, że no, ta kuchnia bez historii jak gdyby nie istnieje. Jest blada, jest odarta, jest nijaka. Jakże to byłoby nudne i bez sensu, gdyby gotowanie miało polegać tylko na kupowaniu składników tak i robieniu z tego czegoś. Jak się ten świat kulinarny, jeśli chodzi o odbiorców, zmienił? Czy dla ciebie się zmienił? Czy ty... Zmienił się. Ja kiedy robiłem pierwsze programy, no pamiętam, kiedy pierwszy raz pojechałem do Włoch. I wówczas ja, robiąc programy, musiałem rzecz następującą robić. Brać kawałek sera i pokazywać. Słuchajcie, to jest parmigiano reggiano, inaczej parmezan. Ten ser się ściera. To jest bakłażan, bakłażan to jest coś takiego. To jest ocet balsamiczny. Tego w Polsce prawie nie było. A nawet jak było, to było dla nielicznych. No dobra, a ty skąd wiedziałeś? Jak wiedziałeś, że trzeba to opowiedzieć, że to jest ważne? Czy ty też tego tam doświadczałeś? Mów szczerze, czy ty tam tego doświadczałeś, czy rzeczywiście ja się miałeś... Wcześniej. Jeździłem po świecie, ja spędziłem... Moim najlepszym uniwersytetem był Londyn. Pracowałem na budowie, zarabiałem dość dużo pieniędzy, ale... Ale gotowałeś na budowie? Nie, pracowałem jako robotnik fizyczny. Zaczynałem od łopaty, a potem jeździłem już, awansowałem na końcu wózkiem widłowym. I tę wypłatę natychmiast wydawałem na jedzenie w etnicznych restauracjach. Czyli każde pieniądze na jedzenie jesteś w stanie... wydałem wszystkie pieniądze, które... I to ja był rozumiem. Uniwersytet po prostu dla mnie. To był uniwersytet. Polecam. To był uniwersytet. Ja mam taką teorię, drogi Robercie, często się nią dzielę, no, że historia zatoczyła koło.
że my dzisiaj, że i taką wróżę nam przyszłość, inspirujemy się i garniemy do rzeczy, które już kiedyś były. Te smaki babcine nie będą. Mówię o tych, które ja przygotowałem dla ciebie. Aha. Ale dostałem na ciebie zlecenie. I trochę, znaczy... Brzmi groźnie. Wiesz co, bo to jest danie, które poprosiła mnie jedna osoba. Nie będę więcej zdradzał i opisywał. Bym tobie przygotował, bo cię niezwykle szanuje, lubi, uwielbia. I to jest danie, które ona mi pokazała, więc ja odtwarzam ten przepis. To będzie omlet? Kaiserschmarren. To będzie coś absolutnie genialnego moim zdaniem. To są jajka. No tak, jajka w chmurkach. Mamy się śniadaniować, no więc jajka. No takie jest założenie, kochani. A, kamerka na mnie, mój drogi, bo muszę wyjaśnić, bo się umówiliśmy z Robertem wcześniej, bo się umówiliśmy, żeby było jasne, że poruszamy się wokół jajek. Tak. I każdy z nas musi udowodnić, że będzie miał lepsze jajka. Więc ja zrobię jajka w chmurkach, które polegają na tym, że wybiłem osobno żółtka, jak widać. Dobra. Czyli najpierw pakieciki z ubitych białek, które to powinny być w ilości dokładnie takiej, w jakiej są żółtka, czyli 4. Więc teraz takie pakieciki na pergamin z olejem, z ubitych i lekko tylko posolonych białek, co ułatwia zdecydowanie ubijanie, wykładam i robimy tak zwany dołeczek w tych białkach podbitych, jak widzicie, na sztywno. Tak. Potrafisz takie, udawać? Takie bezy się zrobią. Właśnie, wiesz co, na ile ty jesteś prawdziwy w programie? Jestem całkowicie Udawałeś prawdziwy. Udawałeś kiedyś? Wiesz, bo to nie, jest... jak jem, to nie udaję, dlatego że nie ma to najmniejszego sensu. No, mhm. Ludzie się mnie często pytają, a to panu tak wszystko smakuje? Ja mówię, no tak, ponieważ, znaczy oczywiście nie, mówię nie. Natomiast to wszystko, co pokazuje, mi smakuje, bo nie ma sensu pokazywać. Wiesz, odrzucania talerzami są inni, no. A my jesteśmy od pokazywania dobrych smaków, więc jak już gdzieś idę, to się decyduje, że to jest miejsce, z którym chciałbym się podzielić. No i tyle. Teraz to idzie do pieca. A teraz? No tak, podpieczesz to. Tak jest, ale no delikatnie tylko. Ja nawet jak robię jajecznicę, no, to czasami oddzielam białka od żółtek. A, genialnie. Ścinam białka, w przódy je na patelnię dodawszy, a potem zdejmuję patelnię z ognia i na gorącą wlewam żółtka, mieszam i jem. To jest ta fascynacja też jajkami słynnymi twoimi w szklance, do których masz niezwykły sentyment. Teraz słuchajcie, bo to już... Ja zapomniałem o tym, dzisiaj mi w garderobie przypomniałeś o tym przepisie. Uwielbiam jajka w szklance. Niestety nie jest to rzecz znana powszechnie w całej Polsce. A? Bo to jest... One się nazywają jajka po wiedeńsku. No to jest z jednia przepis. Tak jest. Poprosiłem kiedyś w Warszawie, w dobrym hotelu, o jajka w szklance, ale żeby wszystko było jasne, powiedziałem, no do kelnerki, wie pani, chodzi o jajka ugotowane na miękko i przełożone następnie do szklanki. Dostałem w dwóch wysokich szklankach dwa w całości jajka ugotowane na miękko i wyobraziłem sobie, co oni musieli na zapleczu mówić, w kuchni, musieli mówić: ten Makłowicz już kompletnie oszalał, ci celebryci to debile. No zobacz, po co on kazał sobie, a przecież chodzi. Czy może być coś piękniejszego? Ugotować jajka tak, żeby żółtko było całkowicie płynne, białko ścięte. Taka brejka. Brejka, wziąć ciepłą szklankę, wrzucić do niej trochę masła. Jajko, ściąć mu wierzch i jeszcze tak wrzucić najlepiej, żeby żółtko się nie rozwaliło od razu. I potem to wymieszać z tym masłem. Jeśli to jest po 10, to można do tego dodać trochę szczypiorku. Ja nie lubię szczypiorku wcześniej rano. Nie lubię cebuli rano po prostu. A, wiesz co, bo to z kolei chciałem cię bardzo ugościć. A, widzicie. I potem się poznaje dobrego smakosza, który z automatu wie. I zaś taki zrobiony klasycz, nie udziwniałem. Ja ci dam sposób na gravlaksa. Błyskawicznego? Nie, bo się nie da szybciej, ale przypalonego sianem. Dobra. Spod obrusika wyciągasz, obkładasz, palisz, odymiony. Znaczy, ja go też robię bez skóry. A, bez skóry. Bez skóry. To, co tutaj jest, moi drodzy, to sól i cukier tylko i koperek, odrobina alkoholu rzeczywiście, po to tylko, żeby go wysuszyć, bo ja lubię takiego wysuszonego z jednej i z drugiej strony, a w środku upalonego marynatą. Jeżeli pozwolisz, udam się celem umycia, dobrze? No pewnie, ale powiem ci, że połączenie jajek z łososiem jest cudowną rzeczą. Tak, nie jadłem, bo to się ogrzeje od... Ale wiesz co, ja jeszcze wrzucę na chwileczkę do piekarnika. To jest piękne.
I hyc, dosłownie na minutkę, nie więcej, żeby żółtko złapało temperatury, cały czas 180 stopni. Do Gravlaxa to wiesz, że najlepiej pasuje sos, który jest zrobiony na bazie... No wiesz co, Szwedzi robią miód, musztarda, Worcester. Tak jest. Ja postanowiłem pójść w prostotę. No. To i co koperek, lubisz? No. No jasne. I koperek. Powiedz, ten koperek się zrobił jakimś wiralem. No, jest żar koperek, natomiast koperek rzeczywiście jest niezwykle drogą mi przyprawą. Ty naprawdę go lubisz? Uwielbiam koperek. Okay. Uwielbiam koperek, dlatego też cieszę się z tej skandynawskiej istoty swojej kompozycji. To dla ciebie, naprawdę bo dla ciebie. Są kraje, tak, trudno nam w to uwierzyć, ale są kraje, gdzie w ogóle się nie jada koperku. A gdzie byś się mógł przeprowadzić? No ja już się przeprowadziłem trochę do Dalmacji. Okej. Okay. Więc w sensie basen Morza Śródziemnego... Jest się bliski. No, tak, ale zobacz, z drugiej strony, jak pierwszy raz byłem w Szwecji, jedzenie było beznadziejne. Jak się niezwykle zmieniła kuchnia skandynawska, ona jest w dalszym ciągu prosta, ona jest oszczędna, no bo kiedyś ludzie tam niedostatek zamieszaj cierpieli, ale wykorzystuje najlepiej, jak tylko można, siłę tamtejszych składników. No jest, nie bez kozery, wszystkie jest nagrody. Jest doskonała, dzisiaj, ona święci triumfy. Normalnie byśmy dali pewnie cytrynę, ale... Ja wiem, ty masz słabość, tak. Dziękuję. Ja cię rozumiem. Słuchaj, ja mam słabość do ostrości. Jedyna szkoła kulinarna, do jakiej chodziłem w życiu, w Tajlandii to było. No właśnie, przepraszam, teraz to ja muszę spróbować tego. Mogę? Ależ jasne. Czekaj. Słuchaj, ma wyborną konsystencję. Poczekaj, zaczyna się. Zróbmy to tak, jak u ciebie na kanale. Jakbyś mógł... Dobra, tak. Do której kamery? Tu? Że ja jestem kucharzem, którego odwiedzasz, przyjechałeś do kraju mojego i teraz... Drodzy państwo, jeśli chcecie ocenić konsystencję łososia i Gravlaxa, to po pierwsze ważne jest, jakiej konsystencji jest to mięso. Ono nie może być niezwykle wilgotne, ono nie może być mokre, nie może być maziowate, ono musi być zwarte, ono musi być błyszczące. I mimo, że ryba leżała w marynacie płynnej dość długi czas, to ono powinno być suche i to właśnie takie jest. A jakie to jest w ustach? Karolu, jesteś prawdziwym Skandynawem. O, niech pan da spokój, panie Robercie, to taka normalna rzecz, babcia mnie nauczyła. O, oczywiście. Biorę od ciebie przepis. Ja robię chyba za mało słodki. Pół na pół sól z cukrem. Upieczone. Słuchaj, żółtko u mnie pełni, żółteczko zwłaszcza. Czyli ty tatara z żółtkiem. Pełni, tak. Ja pełni w ogóle nawet werbalnie niezwykle ważną funkcję. U mnie w domu, jak ktoś się jeszcze nie obudził, znaczy już się obudził, ale jeszcze jest taki glajdziaty, to się mówi, że mu żółteczko nie weszło. Więc trzeba chwilę odczekać, aż mu wejdzie żółteczko i wtedy można z nim gadać. Tak, to jest piękne połączenie. To jest piękne połączenie. Jajko, Gravlax. Pozwolisz, że zrobimy to banalnie. A to po to był ten olej, żeby się nie przykleiło, żeby się białko nie przykleiło do pergaminu. Ale ładnie. To jeszcze polej sosem. Czy ja sam mam polać? Lej. A jakbyś to zrobił? Tu. Tak. O, wiesz co, w ogóle... Czy trochę na, nie, na, nie. Na Gravlaxa, ale obok, nie? To trochę na Gravlaxa i trochę z boku. Dobra. Ale sprawdziłeś, czy jest okej? Tak, o. I dlatego go lubię, bo się czuję jak w domu. Tak, jest okej. Tak? Czuć wszystko, co trzeba. Jest trochę ostry. Jest ostry od musztardki Dijon. W proporcjach 1:1, tak na marginesie. I troszkę skórki i soku z limonki, nic więcej. Koperek, duża ilość koperku. Ty zrobiłeś jakiś znak? No, tak, runiczny, no bo jesteśmy tu w sytuacji wikingów, prawda? Symbolika dla ciebie ma znaczenie w kuchni? Przywiązujesz do tego, nie, do rzeczy, które się powinny z jakichś powodów odbywać? Słuchaj, czy wszyscy mówią, na... że jak się uciera w makucze, tak, o tym mówię. Ale to nieprawda jest. To pewnie, że nieprawda. Nie, nie mam. Nie, nie. Słuchaj, chciałbym, żebyś spróbował. Ja bym jeszcze bardziej chciał tego spróbować niż ty. Spróbujmy, zobacz, czy tobie to pasuje. Moja droga, trzymaj się, bo oto twoje danie próbuje teraz Robert. Jest dwóch Robertów w Polsce najbardziej znanych. A jednego z nich ja znam. Siedzi tutaj obok mnie. I on teraz próbuje twojego dania z moją rybką i... Perwersyjnie dobre.
Dziabni żółtko. No właśnie. Żeby ci weszło. Właśnie, nie chciałbym, żeby operator krzyczał, ale już muszę dziabnąć, tak. No to już. No to już jest koniec ujęcia. A mogę zapytać jeszcze o program, bo wiesz, że to jest temat, który żywo interesuje i nas, i na twoim kanale. Niech to będzie okazja. Niech te jajeczka przygotowane przeze mnie, ale z przepisu uroczej damy, będą okazją do tego, że chciałbym ogłosić wszem i wobec, że kanał Roberta na YouTubie właśnie świętuje ponad 500 000, tak? Subskrybentów. Subskrybentów, a ma 60 milionów wyświetleń. Tak, to jest niezwykłe, ale ja rozumiem, że to jest tylko emanacja faktu, że ludzie lubią świat, no, po prostu. I są otwarci na inne kultury, są otwarci na... Znaczy, nie wszyscy ludzie, ale ci, którzy to oglądają. Tak, no. To jest rzecz, z której jestem niezwykle dumny, ale z ciebie też jestem dumny. Karolu, kłonię się tej tajemniczej nieznajomej. Pokłonię się z przyjemnością, mam nadzieję, że... Jak już zerzę panetonę, to na następne niedzielne śniadanie zrobię sobie to, takie późne śniadanie. Można? Doskonałe. Zanim przejdziemy do twojego dania, bo musisz to zjeść, to po pierwsze, nie puszczę cię, ale poczekaj, jeszcze jedno pytanko, takie kończące tę część. Czy tobie się kiedyś nie chciało? Karolu, drogi, codziennie rano mi się nie chce, jeśli to jest rano rzeczywiście. Natomiast... O której stajesz? Jak normalnie. Mogę, aha, normalnie, najwcześniej o 10:00. Nie. Tak. Koło 11:00 czasami. Nie, ja lubię długo spać. A też, jak mogę, lubię bardzo późno kłaść się spać. Więc dla mnie 3:00 w nocy to nie jest późna pora specjalnie. Natomiast oczywiście z racji różnego rodzaju obowiązków, no muszę często wstawać wcześniej. I zawsze mi się wtedy nie chce. Jakbyśmy zamieszkali razem, to już wiem, jakby wyglądało nasze życie. Ty zmywasz po kolacji, a ja robię śniadania. No amen. Widzisz, i ktoś zemdlał. Teraz propozycja Roberta. Cóż to będzie, mistrzu? Moja będzie też pewnego rodzaju minimal artem. Chcę ci zrobić omlet. Ja wiem, omlet to brzmi dość banalnie. Szczerze? Tak. No, prawda? Ale będzie to omlet taki, jakiego się u nas prawie nie robi. Mianowicie omlet klasyczny francuski. U nas często mówi się na omlet francuski. Klasyki dotykasz. Na omlet francuski mówi się u nas często, tym mianem określa się omlet z bitą pianą. Tak, ale nie tak. Jest francuski. Ten najbardziej omlet. Znany Madame Poulard, no taki tak, robiła. Ale to nie jest śniadaniowy omlet francuski. Śniadaniowy omlet francuski jest omletem, który jest smażony z jednej strony tylko. Okay. Po czym w dość specyficzny sposób składany. I on może być nadziewany różnymi rzeczami. No więc właśnie taki omlet ci chciałem. Te dodatki, które są na stole, rozumiem, będą w tym omlecie. To będzie nadzienie. Czyli mamy szalotkę posiekaną, tak. Mamy pieczarki, pietruszka, sól, pieprz. Na patelni masło. No więc rzecz naprawdę niezwykle prosta. Wiesz, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie teraz, bo mam wrażenie, że występuję w twoim programie. Ty mówisz tak jak w programie, zachowujesz się jak w programie. Nawet to masło. Powiedz, że tu na patelni masło. No właśnie, na patelni masło, tak. Na patelni, wiesz, jak ja mam wrażenie, że ty masz taki emocjonalny stosunek do tych produktów, jak o nich opowiadasz, że gloryfikujesz, nawet czasami przesadnie, ale tę jakość, ale dobrego masła. No, masło jest w naszej strefie klimatycznej, ale i w kuchni francuskiej, która podstawą. Jest bardzo maślaną, tak. Śmietanowa, jest rzeczą niezwykle ważną. A jakbyś miał wymienić jeszcze kuchnię, która na tobie zrobiła największe wrażenie, jeżdżąc po świecie, próbując różnych rzeczy, to poza tajską kuchnią, poza być może naszą, którą też przecież bardzo często przywołujesz, to jaka to by była kuchnia? Jest coś takiego? No pewnie. Powiedzenie Włochy jest powiedzeniem niezwykle nieprecyzyjnym, tak. Bo Włochy to jest kontynent. Natomiast... Dobra, jest łyżeczka. Natomiast... Chcesz większą łyżkę? Nie, jest okej, okay, bo ja tylko potrzebuję trochę śmietany. Tak? Kwaśna? Kwaśna. No, to jest francuska rzecz, więc może być albo crème fraîche, tak. Czyli ta lekko ukwaszona śmietanka, albo kwaśna. Tak jest. Lepsza od słodkiej, bo teraz no, będę po prostu ubijał jajka. O, jakbyś był łaskaw. Tak, ja będę cię potrząsać. Ja posoliłem, żeby puściły wodę. I co, jajeczka teraz do tej Słuchaj, śmietany? Emilia Romagna.
O! Emilia Romagna, która no na przykład Bolonia ma najlepszą świeże makarony na świecie. To jest najczęściej niestety prostytuowane danie. Spaghetti bolognese. Okej. Ono w ogóle nie jest w Bolonii spaghetti nigdy. To jest tagliatelle. Tak jest. Zawsze jajeczny makaron. Ale jak się zrobi dobrze ten sos, to jest absolutnie poezja. Ty nie dopuszczasz takich perwersji kulinarnych? Albo inaczej, kiedy dopuszczasz? Bo wiesz, znasz moją kuchnię, no nie możemy tego ukrywać. Ja łamię te przepisy, tę perwersję, o której wspominasz, bardzo często robię. Ona się ociera też o pewne granice przyzwoitości. Ja mam tego świadomość. Czy dla ciebie granica przyzwoitości w kuchni istnieje? Ważne jest tylko to, ja bym już to wyłączył chyba. Dobra. Moim zdaniem chodzi tylko o to, ja cenię fusion, a czekaj, nie dodałem pietruszki, ja cenię fusion, ale chodzi o to, żeby fusion nie zamieniło się w confusion. Mhm. Więc to jest pewnego rodzaju cienka granica. Jest. Ale lubię nieoczywistości i lubię eksperymenty. No, wiesz, bym miał zrobić kwaśnicę z kimchi, no tak, to wcale, no ja nie wiem, czy to byłoby złe z drugiej strony. Wiesz, ale ja bronię tych zmian, które się dokonują w kuchni. Ale ja te zmiany rozumiem i nie chcę, żebyś uważał, że jestem jakimś straszliwym konserwatystą i dogmatykiem. Nie, wprost przeciwnie. Ja lubię... zobacz, Australia cała. Tak. Cała Australia to jest jedno wielkie fusion. Nagle pojawili się najpierw więźniowie z kolonii karnej właśnie w Australii urządzonej przez Brytyjczyków, a potem pojawił się cały świat. I teraz na bazie tego oni musieli jakąś kuchnię stworzyć. No i to jest właśnie fusion. To teraz się skupmy, bo teraz będzie technika robienia, tak? Tak, no technika robienia jest dość prosta. Na maśle. I trzeba to dobrze napowietrzyć, trzeba to dokładnie rozbić. Masło się musi nagrzać i teraz już w zasadzie będziemy robić to, nie przewracając omletu na drugą stronę. Warto było się uczyć. Chodzi o to, żeby... Warto było się uczyć. Podważać tutaj to, co się zetnie. Oczywiście. I wlewać kolejne... Jasne. Nieścięte fragmenty. One się zaraz będą ścinać i będziemy mieli omlet, który będzie finalnie złożony. Na pół. Na pół, tak. Dobra, koniec żartów. Jeszcze jedno pytanie. No. Twoje ulubione śniadanie. Troszkę mi zdradziłeś, ale chciałem, żeby o się której? Wszyscy dowiedzieli. No, o której godzinie? Powiedzmy o tej 10, jak już wstaniesz. Jadasz śniadania w ogóle? Jadam, ale jem mało na śniadanie. Jadam najczęściej jogurt naturalny, niesłodzony. Do tego wklepuję sobie o tej porze roku granata całego. Okay. Rozcinam i ziarenka, sztukam ziarenka. W lecie dodaję do tego miodu, na przykład tymiankowego, albo tak jak w Grecji się robi. I ja to szanuję. Jadam, jeśli są dobre croissanty, ale rzadko są, to jeszcze go moczę w kawie po prostu. Słuchaj, a jadłeś kiedyś zupę fasolową a la yokai? Nie. Węgierską? Nie. To jest przerażająco kaloryczne danie, jedno z najbardziej niezdrowych, najlepszych, jakie znam. Najpierw się robi wywar na wędzonej golonce. Brzmi dobrze. Następnie się robi, gotuje się fasolę, tą taką czerwoną. Tak. Następnie robi się zasmażkę z papryką. Doprawia się zupę zacierkami, śmietaną, octem, odrobiną cukru, fasola, pokrojona mięso z golonki i wywar. Przerażające, ale doskonałe. Co tam jeszcze będzie? Wyłączyłem już pod patelnią. Czyli farszyk omlet jest? Jest gorący, jest farsz nałożony. Tak. Jeszcze odrobinę sera. Nie ma być całkowicie roztopiony, ma być elementem smakowym tutaj ważnym. To jest gruyère. Okay. Gruyère'a się robi w Szwajcarii i we Francji. Jak nie lubicie aż tak mocnego smaku, to może być emmentaler. Ja kiedyś się pytam w sklepie, czy jest camembert? A pani mówi, nie, jest tylko cheddar i elementar. O takie polskie walczyło. No i tak. Chodzi o to, że on był rumiany od spodu, a tutaj, żeby był puchaty, tu jest nadzienie i teraz składa się go wykładając na talerz po prostu, czyli właśnie... Tak. Pynku. Ale pynku, ale widać, jak jest puszysty w środku. Zobacz, bo tu widać, jak on jest... puszysty i tylko z jednej strony smażony. No z jednej. No i pięknie. Z jednej. Przyjemy, proszę. No słuchaj, kontrola jest najwyższą formą zaufania, więc sam siebie będę teraz kontrolował.
I niedoceniane u nas pieczarki. Do pieczarek zaraz wrócimy, ale wy też napiszcie, jaki macie pomysł na śniadanie albo co lubicie. Dajcie znać, bo to fajnie by było, jakby się kilka komentarzy pod naszym wspólnym gotowaniem pojawiło. Murzek po polsku. Do niego, Jezu, się, dodaje, no do niego kto... się jajek dodaje. No tak, no ale kto o tym słyszał i kto to jada dzisiaj? Czytałem niedawno wywiad z panią Ireną Santur. Tak. I twierdzi, że to jest jej ulubione danie. No więc... Murzek po polsku, dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz, ale tego rzeczywiście dzisiaj ani zrobić, ani kupić chyba, no, konia z rzędem temu, kto zna takiego gościa, który by zrobił. No, ciężko. Raz, że ciężko i ciężko dostać. Bardzo ci dziękuję, że byłeś. Mój drogi, to był dla mnie zaszczyt i przyjemność. Nie, 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 to był dla mnie zaszczyt, już umówmy się. To potem będziemy się spierać dalej, dla kogo przyjemność. Mam nadzieję, że się spotkamy wcześniej niż za kolejne kilkanaście lat. Ja ci dziękuję za zaproszenie. Wiesz, jak się spotkamy za kilkanaście lat, być może dietetycy narzucą nam swój reżim i będziemy mogli tutaj robić tylko białka z jajek. No. Ale powspominamy, a tego byśmy chcieli uniknąć. Ale powspominamy cynaderki i muszczki z jajeczkiem. Tak, o tak. I tego nabijki. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz wielkie i no co, do zobaczenia? Do zobaczenia szybciej. Mam prezent. Dzięki. Ciao.